miało miejsce podczas II wojny światowej. Tak się składa, że dziś rano do południa w naszej gminie przeżywaliśmy wydarzenie związane świętem lotników, bowiem niedaleko stąd w Polichnie, dokładnie w gościńcu, ale w parafii Polichno odbywały się uroczystości patriotyczno-religijne, które nawiązywały również do istniejącej w naszej gminie szkoły szybowcowej, która kształciła wielu asów polskiego myślistwa, między innymi... Oddział niemiecki znajduje się w małej od siebie odległości, żeby rozpocząć akcję. Porucznik Buczek dał jeden rozkaz ognia. Padły pierwsze strzały z tych 6 karabinów, na które natychmiast odpowiedzieli Niemcy. Ale niemieccy dowódcy zdawali sobie sprawę, że muszą szanować swoich żołnierzy. Technika była po ich stronie. Dlatego w pierwszym odruchu wycofali z pierwszej linii swoich żołnierzy, ale przez łączność wezwali wsparcie artyleryjskie. Pierwsze pociski, tak jak zawsze, miały iść na wybadanie, w którym miejscu znajdują się oddziały polskie. Oddział polski nie zmienił swojego stanowiska, oczekując, co odpowiedzą na to artylerzyści. O przerzuceniu do przodu, a kiedy ten ruch pluton idzie o wiele za mało, sam porucznik Krzyżanowski przebiega do pluton, przebiega do przodu. Wydaje się, że pluton jest już w miejscu, w którym będzie mógł zaatakować porucznika. Porucznik Krzyżanowski koordynuje ten atak, ale z tego są strzelani bardzo dużo. Jest to przypadek, kiedy pierwsza cofa się do tyłu, ale pierwsza jest wcześniej niemieckiego ostrzału. Weszła w zapomnienie. Sytuacja stała się jasna. Oddział szpitalizowany z jednego rozkazu nie dobrze pomogło mi na razie. Ale już potwierdziłem śpik na rynku sprawę z tego, że pozostanie na tym otwartym terenie, którą zajęło oddziały. Dlatego Zostały jako pierwsze wycofane.